i zalogował się. Jaki na sieścią, no to się major... wylogował. Witajcie w tym małym chaosie, w tym naszym małym piekiełku. Nie da się ukryć, że powracamy znowu do DayZ. Tutaj jest w sumie to jest oczywista oczywistość. Jesteśmy na prywatnym serwerze polskim jedynce Czerna Rusi. I cóż, jest sporo ludu. Ludzie tu gadają, hałasują, szumią, robią ogólnie dezinformacje. I jest także połączenie teamspeakowe z Awazisem, który nie wiem, czy ma DayZ, oraz z Pasiastym. Mam, właśnie się wbiłem na serwer. A, no to proszę, ja jestem w Niżnojach. I w takim wypadku powinienem poruszać się w stronę zachodu do Starego Soboru, gdzie ponoć Pasiasty ma coś fajnego. I chciałbym to coś pokazać. Nie? Pasiasty? Owszem. No. Te ludzie na czacie gadają tym ogólnym tutaj głosowym. Aczkolwiek ja ich troszeczkę nawet bardzo przyciszyłem, bo jest to... mocno dekoncentrujące, żeby to jakoś umieć pogodzić to, co ludzie gadają na tym czacie ogólnym w grze, a to, co się dzieje na tym spiku, który jest, jakby nie patrzeć, odrobinę ważniejsze zazwyczaj. To jednak trzeba jakoś umieć wyczuć tą różnicę, co nie jest takie wcale proste. O, w ogóle zrobię takie coś. Zaraz. Zrobię takie... albo w sumie dobra, nie. To potem rozkminię sobie. Biegniemy, jak mówiłem, do Starego Soboru, czyli prawdopodobnie w tamtą stronę, bo tam są Niżnoje gdzieś w tamtą stronę. Ja jestem gdzieś koło Berezina, znając życie. Czyli jak będę biegł prosto od morza, to powinienem biec w stronę zachodu i tam mniej więcej powinienem dotrzeć. A gdzie ostatecznie dotrzemy i jak to się skończy, to się wszystko okaże. O, kurczę, no trochę, nie wiem, czy chcecie, żebym ich podgłośnił, tych, co gadają na czacie tym głosowym tutaj w grze, czy chcecie, żebym to podgłośnił, czy ściszył, dajcie tak naprawdę znać, bo, no mi to trochę przeszkadza, nie powiem, że nie, aczkolwiek może niektórzy lubią sobie posłuchać, ale mówię, jest straszny dzisiaj, straszny tłok w tym momencie, więc to może być dekoncentrujące, słuchać naraz mnie i kogoś tam na czacie, jak dla was, no nie wiem, to zależy. Jak tam tak naprawdę chcecie, kurczę, tutaj są bezbeki i nie ma nic ciekawego, więc musimy to jakoś obejść. Ścisz, wywal ich, wkurzają. Wiecie, tych murzów na TS-ie. Nie TS-ie, tylko na tym czacie głosowym w grze. Na TS-ie to ludzie są spokojni... O, zombie biegnie. Spokojni i grzeczni, więc tak naprawdę ich nie ma co wyciszać. No, nie licząc Pasiastego, który lubi czasami przytrolować, ale... Ja troluję tylko gracza, a nie ciebie. Znaczy, ja nie jestem graczem. Nie, jesteś trumem, ja troluję idiotów z jedynki. Powiedziałem, że w Soborze są samochody i czekam, aż ktoś przyjdzie. No. A jak tylko przyjdzie... Będzie pyk i nie i sobie pójdzie na przeżę. Wiesz, to masz 107, to nie będzie pyk, tylko jakbyś armatę odpalił. O Jezus. To jest najgłośniejsza broń w grze. Aha, no chyba, że. Hello Moskit, hail Moskit. Jezus Maryja, Wąziu tu wszedł. Zapraszamy Wązaja. Wąziu, dawaj, gramy. Fünf Bier bitte. Przepraszam, Fünf Bier bitte. Czy nie gadaj po niemiecku, bo Wąziu ci po niemiecku odpowie. Ja z chęcią poczytam po niemiecku, uczę się ostatnio. Ponownie. Fünf. Czy fünf. Zależy jak to czytałem. Wiesz co, w różnych pięć, w różnych tak naprawdę rejonach Niemiec różnie się wypowiada tak naprawdę. Moski, gdzie ten Huey co miał być? No właśnie nie ma. A ja głoszę za promowanie nazizmu. Spoko. O, Wichajzdu, Wąziu, Wichajzdu. Tak mam sobie napisać, napisać i powiedzieć. A, Wąziu, to co, gramy w DayZ, czy raczej na razie sobie darujesz? Jezu, ten zombie nie chce odpuścić, skupając jeden. O, w sumie to jest mądrzejsze pytanie, Wigatesdu. Znaczy, powiedzmy, kto przynał Wigate, ale Wigatesdu już dopisałem sobie, Wigatesdu. Iż gej jednak Stary Sobór? Jakoś tak. Macie małą naukę podstaw niemieckiego, jeżeli o to chodzi. Ktoś do mnie łupie z M107 i ma zeza strasznego. Pasiasty, nie wiesz nic o tym? Nie, bo mówi o się na wybrzeżu. Aha. Jeszcze ten... Jezus, szybkie te zombie. Skubany. Ludzie narzekają, znaczy stwierdzą fakt, że Wąziu nie ma moda u mnie, co jest dziwne. Nie ma moda, bo sam nie chciał. Nie chciał być tak pokarany.
O Jezu, zombie pieprzone, niemyte. Ajajajaja. Ale okej, okay. Już siana sobie dał? No, powoli idzie, nie jest źle. I co teraz? Ha, ha, ha. Nie dogonisz mnie. Ja. Niemiecki jest zjebany, pisze Stel. No jest. Nie powiem, że nie jest, bo jest. Nie, bardzo go nie lubię, ale no niestety... No niestety zostałem przymuszony do nauki jego, jeżeli o to chodzi. Gdzie jesteś, idioto? Słyszeć. Pasiasty, nie poluj tam, nie poluj aż tak chamsko. No bo słyszę, jaki idiota strzelał soborze na wołę. Aż się prosił. Chyba. O, Splat napisał, niemiecki to wada wymowy. O my god. Przepraszam, oh my god. Już mi się wali niemiecki z angielskim. To nie jest fajne. Jest bardzo niefajne. No, ten zombie ewidentnie nie może za bardzo za mną nadążyć. Co mnie w sumie cieszy. Przynajmniej przeżyję to. Nie będzie źle. Kocham trzecioosobowy, widzę przez ścianę. Da radę? Jak dobrze wycelujesz, to się da. No to grubo. Moskit, opowiedz jak możesz, jak tam w Łodzi było z twojej perspektywy. Fajnie, choć noc w Łodzi nie była taka fajna. Choć... No nie da się powiedzieć inaczej tego, iż po prostu nie było fajnie w nocy w Łodzi, ale tak to ogólnie jest. A nie zabili cię za sweterek? No właśnie nie. No patrz. Ale kurde, jak szedłem z tymi idiotami z naszej paczki, to po prostu myślałem, że ich tam normalnie zabiję na miejscu. Naprawdę. Po prostu, co oni tam wyprawiali, to się w pale nie mieści, no. Ale powiem ci tak, mieliśmy noc, znaczy, noclegu nikt nie miał, potem sobie książę znalazł, wbił się na nocleg i chyba... Kto tam jeszcze wbił się na nocleg, nie pamiętam już. I potem oni wymyślili, że jednak oni nie prześpią się w samochodzie wązia, tylko pójdą szukać innego miejsca w hostelu, który jest oddalony spory kawałek dalej. W nocy, o trzeciej w nocy, przynajmniej, no, o trzeciej w nocy w Łodzi, nie? Zajebisty to był pomysł. Oczywiście wyszło na moje, bo mówiłem, że lepiej nie, żeby przespali się w samochodzie w wązie, ale nie, oni wolili tak, więc ostatecznie nie wiem, jak to się skończyło, jak to Jarpeny i ten drugi gość, nie pamiętam, jak on miał na ksywę, jak to się skończyło u nich dokładnie, ale chyba przeżyli. Ja z Kennedym i Faustem, tak, Faustem, ostatecznie on z nim się rozdzieliliśmy spod McDonalda. Centrum w Łodzi, zamówiliśmy sobie taksówkę i spokojnie dojechaliśmy na dworzec, gdzie sobie godzinkę drzemnęliśmy i pojechaliśmy do Warszawy. Ale tak jak zmarzłem na tym dworcu w Łodzi i w pociągu, to już nie pamiętam, naprawdę. Strasznie mnie przepizgało, za przeproszeniem. Pozdrawiam kolegę, który zrobił F4 w Soborze, naprawdę. I trzeba było tam dobrać, popatrz. Brawo, jechaliście bez załatwionego noclegu. No, Stel, Jarpy miał coś załatwić, a zgadnij jak się skończyło. Boże jedyny, Wąziu, coś ty tam kuźwa napisał. Ty jesteś normalny? Ban. Nie, zaraz Wąziowi dam ban. Naprawdę. Czekajcie, co on tam pisze? Mamy lekcję niemieckiego, nie mam zielonego pojęcia co to pisze, ale... Als glicklich... Jezus Maria, nie, Wąziu, nie, nie. To jest Wąziu zły pomysł, uwierz mi. Tam biegnie za nami zombiak. Tak, biegnie za tobą Wąziu. Zbiegnie z nami Wąziu. Biegnie za tobą gibaca. LOL, kto twardy, przeczuwam, że dał Wąziowi timeouta sekundowego. Tego chyba jeszcze nie było. A. I ładnie twardo napisał, sweterek plus 10 do odporności na mrozu. No właśnie nie do końca. Niestety nie do końca. O ile był to fajny, cieplutki sweterek, o tyle jednak było chłodno w Łodzi. Przydałaby się grubsza kurtka. Lepsza kurtka przeczytała. Ej, no sweterek był zajebisty. Tak, tak, i różowa opaska. O, no dobra, ta opaska to... Nie, w ogóle... Po coś ty ten rękaw podciągał? Bo mi gorąco było? Ten akurat z opaską. No, jak podciągasz jeden rękaw, to i drugi rękaw, nie? Nie wiem jak ty, ale zazwyczaj dwa rękawy podciągam, jak mi jest gorąco. To miałem kurtkę. No tak, ale miałem koszulkę, bluzę i kurtkę. Ja jeszcze byłem tam w nocy, tak? Ja nie miałem, jak to chcą niektórzy samochód, że mogłem się tam zerwać, nie? Pasiasty. No, cicho teraz siedzi, się nie odzywa. Ale tego ogórka już nie ma.
A to gdzie ja w ogóle jestem? Takie głupie pytanie. Przydałaby się mapa. Kurde. Es ist ganz gleich aus Wessen Judenkopf dies... Kuźwa, Wąziu, co ty tam spamujesz? Naprawdę? Seriously? Nie możesz co spamować? Boże jedyny. Mein God, za jakie grzechy. Wąziu stał się gimbusem. Nie, on był od zawsze gimbusem, tylko dzisiaj wychodzi szydło z worka, tak naprawdę. Za germanizację jest timeout. Moskit, jak włączyłeś The Book i masz poprawne dane? Czy chce ci się pić, jeść itp.? No normalnie, posiasty mówił, że to naprawili. W tym nie jestem pewien, czy to był beta patch, czy to battle AI naprawił, jednak na tych serwerach, co my gramy, The Book jest naprawiony. Wystarczy wejść w opcję gry i tam macie Daisy UI. Pilar Mix MC pisze, że trollowanie Moskita to tradycja. Wszyscy jesteśmy gimbusami, pisze Sedesz Bakeli. Czy jesteś Sedesz Busem? Ja nie. Znaczy wiesz, ty masz gimbusiarski styl jazdy, więc jesteś gimbusem. Spadaj, gimbusy nie mają prawa jazdy. No, jeden ma, wygrał w paczce z chipsów Lejsów. Nie wiesz kto? Tak, tak. Nie, dobra, nie ktoś mi powie, gdzie ja kuźwa jestem. Byłbym naprawdę bardzo zadowolony, gdyby ktoś mi powiedział, bo nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Na głównym lotnisku. A to nie byłem ja, chyba że... Widzę, że się loża antysemicka zawiązuje na moim czacie. Na Twitchu. Średnio mi się to podoba. Wąziu, w dupie. Dzięki Wąziu za profesjonalną opinię i lokalizację. Jesteś lepszy od GPS-u. Lepszy od Google Maps na iPhone'ie. Moskit, jesteś w lesie kerbalskim. Może są tu jakieś poległe kerbale. Ja w sumie lasu by nie starczyło. Prawdę powiedziawszy. Może tą help posrał. Do mnie chce strzelać. Ile już trwa Twitch? Nie wiem, ile Twitch trwa, ale stream trwa od jakichś 10-15 minut. I aktualnie biegnę. Wąziu po prostu naśladuje widzów Moskita. No tak, to jest dobry argument, Malek. Dobre stwierdzenie. Gdzie jesteś, Moskit? W dupie. Czarnej. Nie masz mapy? Zgadnij. Oczywiście, że nie. 15 minut i Moskit nadal biega. No nie do końca. Nie do końca. Dobra. Jakiś punkt orientacyjny by się przydał. Tylko tutaj wszędzie las. Wszędzie głuchy, cichy, pusty las. Niestety. Teraz widać, jakich masz modów, skoro mają radochę po timeoutowaniu wązia. No właśnie, nie timeoutujcie go, no. O ile będzie pisał głupoty po niemiecku, to jeszcze macie moje przyzwolenie, ale tak to... To jednak nie jest okej. Okay. Jednak trollowanie i timeoutowanie e-celebrytów, jak to napisał pewien inny e-celebryta, nie jest fajne. Wąziu, jesteś e-celebrytą. Przynajmniej według pana Tomka Kłazowskiego. W sumie ja też, i on też się w sumie nazwał. Znaczy, to nie było nazwanie e-celebrytą, tylko robienie się na e-celebryt. Nie bój się, Moskit, tobie to grozi. Wiem, jestem za głupi na to. Albo za nudny, jak to woli. Gdzie kurde jestem? No. Nie masz reklam na to, czy jesteś nikim. No, czy ja to coś widziałem? Nie, wydawało mi się. Nie tylko jakaś droga, może wzdłuż drogi pójdę, to nie jest chyba zły pomysł, nie? Jakaś... Na środku drogi jest tylko jeden taki magazynek, nic więcej. Ty może być wszędzie. Dzięki. Ale tam... nie, a, idą linie energetyczne, a. Może wzdłuż nich pójdę, co? One dojdą do Starego Soboru? Jak biegłem na zachód? Wiem. Ale są zombie. Biegnij ty lepiej, trochę zgubisz. Słucham? Biegnij drogą, bo się zgubisz. No i tak się zgubię. Już się zgubiłem. Adryk, jaki troll. Ja wiem, gdzie jest ten magazyn. W dupie.
Dzisiejszy stream jest sponsorowany przez frazę w dupie. Następny stream będzie sponsorowany przez frazę w czarnej dupie. Czytała Krystyna Czubówna. Moskit, Moskit, ty jesteś. Boże, żebym to ja wiedział, naprawdę. To lufa przez ślady wystaje. Twardy zmienił topik. W dupie. Nazwa topiku. Bardzo ładnie twardy. Moskit, podszedłem do ściany, także mi metr lufy wystaje, jestem w stanie strzelać przez ścianę. No to ładnie. Nie pytaj jak. Moskit, że gazem z tą 107, to ona wystaje mocno przez dach, masz sobie radę. Dobra, jeszcze nie przeszkadza. Czekaj, ja kojarzę, chyba kiedyś tędy jechałem z ekipą samochodem, ale... No chyba ta, ale gdzie to było, to nie mam pojęcia. Byłem tylko... Jezus Maria, tyle zombiaków. Dużo? Jasne. Słuchaj, drogą w stronę, już ci mówię, w drugą stronę, w stronę lotniska idzie jakieś 30 zombiaków. Równiutko jeden za drugim drogą. No to milusio. To znaczy, że ktoś tam z armaty strzelał, tylko gdzie? Jest helka, jest helka. Zabiegną. Ktoś się pytał na czacie, czy będę dalej drążył temat metro. Będę, tylko chcę przeczytać książkę tak naprawdę całą, żeby potem nie mieć spoilerów w grze. Książka właściwie nie spoileruje. Znaczy wiem, że tak naprawdę są to dwa oddzielne twory, są tylko luźno powiązane ze sobą fakty, nie? Z tego, co już zdążyłem zauważyć. A takie głupie pytanie, taki spoiler, bo ktoś mi tam zrobił spoiler, tam potem są, to są tak naprawdę obcy? Na końcu? Nie, na tamty. No musiałeś? Prostu... Musiałeś? No, przecież sam się... Znaczy... Pytałem, czy to są obcy, wystarczy odpowiedzieć tak lub nie. No, na tym zakończmy temat. Nie? Na końcu są grzyby. O, dobra, gdzie jestem? Na końcu jest koniec. No kuźwa, ktoś odkrył normalnie Amerykę. Wasuś się pyta na privie, czy chcesz dostać headshota, bo cię widzi. No to powiedz, no to nie Wasuś do niego pójdzie, by się biedny Moskit zgubił. No, Wasuś, ja bym się nie obraził. Czekaj, coś był koło baloty. Moskit, gdzieś ty poszedł? Nie wiem! Po prostu nie wiem! Moskit, a X-Koma bierzesz pod uwagę? Zależy, czy tego nowego, czy tego starego. Starego to nie ze problemu, nowego nie mam. A chciałbym. A nawet bardzo chciałbym. Ale chwilowo się na to nie zapowiada. Znaczy, kurde, miałem szansę, ale mi ktoś zgarnął sprzed nosa, powiedzmy w ten sposób. Niestety. Kurde, robię się głodny, czy mam coś do żarcia? Mam piciu, żarciem gorzej. Niestety. Watuś, ja bym się nie obraził, jeżeli tam mnie słuchasz, gdybyś miał coś do żarcia. Byś się ze mną spiknął. Moski, mam propozycję, biegnij po drodze. To jest średni pomysł. Gdzie ja jestem? Do jasnej cholery. Nie, nie mówcie tam, gdzie wszyscy myślą, bo to nie o to chodzi. Ale dobra, gdzieś dobiegam. Do czegoś... Do jakiejś miejscowy dobiegam. Sekundka przerwy, muszę tutaj lekko... O. Dobra. O, dobra. Kto strzela na lotnisku? I gdzie jestem? Wiem. Poproszę tłumaczenie, gdzie ja jestem. Jeżeli ktoś może. Nie miałbym nic przeciwko. Co to kurde jest? Ty tatu... Gdzie ja kurde jestem? Gulowo. Kurde f... Ja wytłumaczę pomiędzy pośrodkami.
Czy coś tu jest ciekawego do obrabowania? Czy on mnie zauważył? Boże, nie, oni mają po prostu chyba jakiś wzrok snajpera. Te zombiaki, pieprzone. Googlowo, no w sumie możliwe, że to jest googlowo. Istnieje to w sumie całkiem spore prawdopodobieństwo. Wow! Czy coś tu ciekawego jest? Chyba nie. Nie wydaje mi się, choć można sprawdzić, pobiegać sobie, nie zaszkodzi. Trochę biegu jeszcze nikomu podobno nie zaszkodziło. Tam jest domek, ale coś czuję, że nie warto do niego wbiegać w tym momencie. Jeżeli mamy ogon. I to całkiem spory ogon, dodajmy. Więc trzeba uważać. Wow, to jest potek. Czy można go jakoś przebiec? Biegaj, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj. Matko, teraz w którym miasto nabiegłem? No dobra, to zapowiada się zapowiada się fajna ucieczka. Mam nadzieję, że szybko sobie odpuszczą. Te zombiaki mają mech drzeba. O, to jest w sumie niestety okrutnie prawdziwe. Tam coś jest, ale tam nic nie ma. Tak to było. Słyszę helikopter. Kuźwa. Kto leci w heli? Nieważne, nie powiem ci. Wiem, gdzie jesteś, poleciałem, gdzie to było. Widziałem cię. Chyba coś czuję, że będę musiał zaraz przyłączyć na... Nie, dobra, w sumie nie lecą w moją stronę, więc luzik. To chyba mnie, nie mnie widziałeś. Nie chcieli, wiem, że to... Chyba dużo dalej. Zajście, to ja nie leciałem obadem minowej swobodę. No zombie, daj sobie już siana, naprawdę. Daj sobie siana. Nie masz po co mnie gość, naprawdę. Ja nic nie mam. Kiepski w smaku jestem. Nie, to nie jest bez sensu, nie. Nasza przyjaźń jest bez sensu, to niestety się... To się nie uda. Nasza znajomość dobrze się nie zakończy dla której ze stron, więc sobie po prostu daruj. Get to the chopa! dobra, co to jest za formacja, siedziba, miejscowość ludzka? Niektórzy to nawet po polsku nie rozumieją. Biegnie dwóch. Tamten pewno zaraz odpuści z tyłu. Gorzej z tym z przodu może być. To może być pewien problem. To je wiocha. No tak. O, darowali sobie, super. Moskit, jak będziesz w soborze, to znajdź moje zwłoki obok baraków. Zobaczymy. Daisy ma. Twoje zwłoki już zniknęły, młody, były zjedzone przez zębiaki, już ktoś je schował, albo same wchłonęły się w ziemię, bo obserwowałem cały proces. Ładnie cię jadły. O Jezus. Makabryczny musiał to być widok. Nie, słodki. Próbował uciekać, aż w końcu go zagryzły. Spoko. Można i tak. Nie, bo kurde transporty potrzebują, nie chcę sobie. Co to jest są za domostwa? Niech ktoś mi powie. Biegnę wzdłuż linii telefonicznych chyba, czy tam elektrycznych, cholera go wie. Boże, czemu nikt nie przychodzi do soboru? Jest mi smutno. Z tego snajpera? No ja próbuję tam dotrzeć, tylko nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja teraz jestem, więc to jest pewien problem. No przecież Wacuś ci to podobno. No Wacuś... Nigdzie go tu nie widzę, chyba że mnie śledzi z Kubani. Wacuś się wywaliło. O, jaka szkoda. Basiasty, ty potworze, mówisz to z taką obojętnością, pisze Twardy. Okej. Okay. No rzeczywiście, że z obojętnością. Nic ciekawego, bo nie miał, to nie mam po co iść nawet. Jest może taki błąd... Greju, to po pierwsze, jest może taki... Biegnę jakąś drogą. Błąd, jak jakiś śmiech. Taka, rewolwer za amunicją, to ci może zniknąć. Oczywiście, że jest taki błąd. Najpierw się musisz upewnić, że masz wolne miejsce w plecy. Dobra, zombiaki sobie powoli odpuszczają. Nie ma tego złego. Podstawowa 10. No tak, jest to Daisy Marathon 2000, jak pisał Kasperski. Stety czy niestety? Ej, to jakie ferami do Elektro? Ale to szczerze, tą drogą mogę gdzieś dobiec. Pasiasty, weź tam rzuć okiem.
Gdzie tą drogą dobiegnę? Na co mam rzucić okiem? Na stream. Gdzie tą drogą biegnę? Moment. A gdzie lecisz teraz? Dokąd lecisz? A do Elektro, kurde, skombinować te żarty. Byś mnie podebrał na główne lotnisko? Co to jest za miejscowość duża? Stary Sobór? Widzisz taki duży blaszany budynek zardzewiały już? To co widzę na streamie, to co widzę, to masz. No to czekaj, bo mi się do streamu odpala. A wiesz, w trakcie muszę pilnować, mi dupy nie zabił. Daj mi 2 minuty i ci będzie jestem. Aha. Boże, ja kojarzę tą miejscowość, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa. Leć w stronę czerwonej. Nubs. To nie strzelajcie. Dobra, stream mi się odpala, ci powiem. Jezu, to je ten stream odpalasz. W trakcie mam odpalony mikrofon. Czekaj, czekaj, widzę. A więc? Jesteś prawdopodobnie w nowym soborze, wiesz? No właśnie tak wiedziałem, skądś znam tą mieścinę. O Jezu, Prizer! O mój Boże! W sensie napisał mi. W takim razie musisz się kierować, już ci mówię. Jak wejdziesz do zboru, to musisz się kierować na stary, czyli idź główną drogą. Czekaj, czekaj, zaraz się będę kierował, luzik. Dobra, niech się gracza pokieruje. Wąziu gra, co ma odpalonego streama, czy gra w tego? Od 5. Czy tak się spytam? Na razie nic nie ma. Nie z Red Tuba, Jezus, co za... Siema, Prajzer. O, Prajzer, ten lag pierwszy, no... Zotube. Oooo... Ja bym włączyć debug monitor, normalnie. Z Red Tube. Który to był... Czy wiesz, to jest nowy Sobór? Będę wygrał, mos. Słucham? A to macie pojawić. Nic nowego. Ze soboru idziesz zacząć biec drogą. Na razie biegnę do tego magazynu, tej shopy, sprawdzę, czy coś tam jest. Może czy ty biegasz jeszcze z tym, czy mi się wydaje? Słucham? Z Coyotem jeszcze biegasz? No. Aha, okej. Okay. Niestety. Tak, tak, to jest nowy sobor, tą górę poznaję, na pewno. O, widziałem, skądś kojarzę. Mi się bardzo cieszy, że żaden z obiekt nie zobaczył. Biegnij na pan, czym się przejmujesz. No ale tak mnie zobaczyli. Ciul. No to już po... Ale, kurwa, i krwawie. Nie zdążyłem podbiec. Coś tu jest. Podoba mi się, że jest tak cicho, to jest nienormalne. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, jest drewno, to drewno można darować. Tu jest paliwko, to też nie za bardzo. A, faktycznie, bo on streamuje. A co streamuje? Przegląd Czechy i coś jeszcze. Jest napisane przegląd Mechy i Czechy. Przegląd Mechy i Czechy. Tak. O, jest Winchester chyba. A, Czechy, bo on... Czechy. A, albo double... jest czeskie. A, no. No. Czujesz ten... Enfield czy dubeltówka? Enfield. Co? Można by się zabandażować. No, w końcu coś. Bierz Enfield. Tak, tak, już biorę. W sumie chyba więcej amunicji tu jest nawet do niego, wydaje mi się. Najpierw się muszę zabandażować. Trochę straciłem krwi, a też nie jest tragedia. A on czas teraz sobie schowam do plecaka na wszelki wypadek. Nie zmieści ci się broń zakocała. No to właśnie ją zjadłem. Zjadłem Chestera. No trudno. Przynajmniej... Plecak masz 8-miejscowy, minimum 10 potrzebujesz, żeby schować broń. Tak, właśnie to zauważyłem, spoko. Czyli czekaj, którą stronę mam biegnąć? Zaraz, muszę rozkminić topografię miasta. Ale gdzie w szkole w elektrokałacha strzela? Muszę topografię miasta zmienić. Jak jestem tutaj... O Boże. Jak zwykle, no to już chyba... Zara, muszę sobie... Wybaczcie, ale muszę sobie odpalić mapę, bo nie ogarniam, gdzie ja jestem dokładnie. W jakim miejscu. Trzeba po prostu na niego polować.
Nie siedzę tak naprawdę. Nowy Sobór. Nie radzę. Ja byłem bodajże tutaj. Nie, zaraz ja byłem. Aha, to czekaj. Muszę będzie w storem. Ty, ja mam, te, wiem, ten hangar jest na południu, taki co ja, ej, czekaj. Ten hangar jest na południu, co ja byłem, nie? Ta szopa. O ile ogarniam. Tak, jest na południu, czyli ja muszę biec na wschód. Helikopter się rozbił. Nie, za... O, Milusio. Ja podchodzę pod to, to nie strzelajcie tam. Milusio. Czy ja muszę biec na wschód. Gdzie to heli się rozwalił? Na zachód, w Sry. Vasis. Nie poszaleję. Sam mówił, że nie lata bez niczego. A, dobra, idę. Jaki to demon spadł? On tak się odgadził w dół i był. Jakim to demon spadł, że no. Zaraz rozstrzelany ze stołem. Jak prawdopodobnie nie był już jak uszkodzony. Jaki to ten helikopter spadł w ogóle? Głośnie ten skuba na Enfield. 20% nagle w dół. Ej, Moski, wiesz co się stało? Co się dokładnie stało? Pilot helikoptera wyjebało zepa i heli się rozpadł wtedy. O kuźba! No to srogo. A, ja muszę włączyć czat, tylko czat, bo mi się chwilę, przez chwilę schował, muszę go zaraz palić. Kurde. Niedobrze. Very kuźba, niedobrze. Nie wiem, jak chcę to odpalić. Jeszcze tylko 5 minut, a później lecę do roboty, jak chcesz, i wracam wieczorem. No dobra, ja już jestem w Starym Soborze prawie. Kurde. Zbieluj się do wielkiego, szarego, tego rudego budynku. Walisz do niego? Tego co bieg, tego co ja biegnę tutaj na... Znaczy tego co się bierze, biegnie z Starego Soboru? Z Nowego Soboru? A tamten gość z automatem czy tym heli, to to jest? To jest taki duży, brzydki, dziurawy budynek. Może tam się granatami tak, rzucają. Biegnie. Aha, dobra. Dobra, podchodzę do heli, nie strzelajcie do mnie. A to jest podbija, zaraz strzela siebie. Strzelaj to gimbusy. AKS tu leży, ja sobie wziąłem M107. Nie żyjcie tak ryj. Co tu się stało? Tutaj kurde trupy. Boże, zamknijcie się, Boże, nie musicie się... Ojej, ojej, ojej. No to gruba akcja ogólnie z tego co widzę na serwerze. Widzę, że moskit. Uśmiechnij się do kamery. Czyz! Kuźwa! Zombiaki ci posiągam, czekaj. Tak, mam, miałem nawet chciałem stać, mam nadzieję, że do zombiaków. Nie, ten pierwszy był w ciebie. Jakby był we mnie, to bym o tym wiedział. Bezpośrednio, Jezus. Człowieku, słucham? Panie strzela? No, słychać na kilka kilometrów. Mówiłem, to jest siódemka. I weź tutaj na górę, po drabinie. Ja ci coś wyrzucę, a później spadam AFK do roboty. Dobra. Ludzie wolą oglądać stream wozia. Niewierne psy. Psy, dokładnie. Psy. Dobra, sobie biegnij do sierota. Albo nie, przepraszam, niewierne gimbusy. Gdzie masz tego gościa? Drabina, powiadasz? Tak, biegniesz drabina. Gdzie on jest? No to pędzę do góry. Mhm. Idziesz do góry już? Baza z Amelinium, tak, idę. Ja ci zdropuję swoją broń. Wyrzuć tego Enfielda, to ci już niepotrzebne. Aha. Możemy do zombie się czeka. Wow, to ty? Dobra. Tak, tak, spoko. Słuchaj, ja rzucę i weź ją jak ci powiem, okej? Okay? Dobra. Bo żeby ja bym jej też nie stracił. Dobra, ja ją... Klikaj się. Dobra. Wyrzuciłem na ziemię, nie bierz jej jeszcze, dobra? Aha. Jeszcze nie, czekaj. Muszę się jeszcze raz zalogować, odsunąć i wtedy weźmiesz. Dobra. Dostaniesz Fenfala z Noctowizją. Dobra, zeżrą go zombie, to nie go zeżrą. Szczytowanego pewnie. Nie, nie szczytowany, będę go na nie podoba mi się to, co piszą ludzie na czacie tutaj w grze. Lecimy po Moskita, jest w soborze. No cóż. Zdecydowanie mi się to nie podoba. I się zaraz loguje. No to wizja imba, pisze twardy. Target moskitek. Ja się zaraz loguję. Coś właśnie tu serwer loguje, nie wiem czemu. No ja się będę musiał zaraz szybko stąd zwijać. Bo to się no, źle skończy. Jak to musisz poczekać. Bo ludzie niestety wiedzą gdzie ja jestem. I to jest pewien problem.
Nawet spory dodajmy. Co jest? Saving mi się zacięło. O lol, 800 metrów do soboru. Moment, jeszcze raz się ruszę. Ty chcesz, żebym ja zginął, co? Nie, nie chcę. Moskit, pamiętaj, jak masz umrzeć, to zabierz ze sobą kilka trupów. I tak zamierzam. Moment, już się loguję na tym. Aha. Coś mi się bugnęło, bo sobie przez chwilę był zamknięty. Nie, dobiegnie na remizę w elektro. Skąd by ktoś mógł nadciągać? Pewno gdyby to było 800 metrów, to już powoli bym go widział, nie? Słuchaj, nie kładź się tak, połóż się tak, żeby cię blacha osłaniała i pilnuj głównego wejścia tylko. To jest jedno wejście do tej fabryki. Tam, to gdzie ja wszedłem? Aha, a nie, no dwa tak. Są wejścia. Drugie to wydaje się, że jest wejście. Tak naprawdę nie da się tam wejść. No czekaj, no ja wszedłem z drugiej strony przecież. No też mówię, musisz obok. Kto się zrobił? No tak, ale jest tylko jedna drabina, jakby nie patrzeć. Mhm, i musisz ich chować, bo jak leżysz, to cię nie zdejmą z ziemi. No nie, fakt. Nie wiem, co się dzieje. Prawdopodobnie zablokowany serwer i mowa sobie nie mogą dobijać. Okej, okay, już jest zawsze. No, czekam na ciebie. No musisz czekać, nic ci nie za. Look out, rób szybko. Nie, przeżyję. Nikt mnie nie zdjął, Marcy, tylko musiałem się tylko zrobić reloga. No i jeszcze restart serwer. To jesteś bezpieczny. O 16, no. I'm safe, no, chyba I'm się fucking teraz... safe. Mam do saving. No i co z tą bronią? Już sekundkę. Bo był serwer chwilowo zablokowany, jak ktoś się vlogował, to nie mógł jeszcze raz się wbić. A teraz już wchodzę. Czego kampisz w tak beznadziejnym miejscu, ktoś się pyta. Czekam. To jest dobre miejsce. Tylko boję się, że ktoś tu podejdzie. No to pilnuj drabin. Tylko staram nie kładź się na tej środkiej kładce. Słucham? Tylko nie kładź się na tej środkiej kładce. Aha. Dobra. Setup complete. No widzę ciebie, nie stoisz. Wiem, bo ja się bawiam chwilkę przed tym, jak w grze. Moja postać. Dobra, już broń. Mogę? Po prostu ją... Tak, ja ją mam. Słuchaj, weź resztę magazynków do fala do plecaka. Tak, zaraz. I to jest jedno z lepszych dni w grze. Ja jestem na samej górze remizy. Nie ciebie. Dobra, dzieciaki, jeżeli ktoś z was jest blisko soboru, to bardzo chętnie tutaj zapraszam. W tym momencie, jeżeli ktoś się widzi... Dobra, a czyli no to widzę cały czas działa? Niestety tak, ale jak masz normalne zbliżenie z broni, to i tak dobrze widzisz. Prawym przybliż i jest bardzo dobre. No tak, bo ta noktowizja trochę jest wkurzająca. A pomyśl, jak będziesz w nocy. No tak, to wtedy jednak jest różnica. Właśnie. Ja spróbuję rozbić tego łaza, co tam stoi. Jakiego łaza? Chodź tu do mnie, Moskit. Gdzie ty jesteś? A tam. Tu, kiwam się. Lecę, pędzę. Właśnie widzę, lecę, pędzę. Ale czuję się źle, czy tu jest. Stań tam po drugiej stronie. Stój. Nie wychylaj się, no. Cofnij się, nie za... No dobra, tak może być. I teraz patrz na magię. Jak dużo wystrzelisz w niego pocisku... Aha. Ty, biegniesz chyba. No to są chyba zombie. Czekaj. Właśnie też staram się kogoś znaleźć, ale... Ej, biegnie ktoś! Czy to jest zombie? Widzę. Nie, to jest zombie, tylko że wojskowy. Szlak. No właśnie. O, pali się. Spoko, zaraz się logujmy. Uważaj, bo może wybuchnąć. Oho, ale co, tutaj mi coś zrobi złego z tej odległości? Nie, po prostu wybuchnie i się nowy zraspi. Czekaj, no i co, ktoś tu jest, nikogo nie ma, ludzie. No właśnie, chyba nie. Znaczy wiesz, teraz jakby nie patrzeć, jesteśmy troszeczkę widoczni. Ty spójrz, jaki jest ten dym. No ja... Nad blachą go widać nawet.
No, no mówię, troszeczkę jesteśmy widoczni przez ciebie. I bardzo dobrze. Proszę, wystarczyło kilka strzałów z pala. Ale zombiaczku. Już co się dzieje, no spoko, słuchaj. No maski, dobra rad, wyloguj, połóż się w jakimś fajnym miejscu i się wyloguj, bo będzie restart serwera, żeby się gdzieś nie cofnęło. Aha, dobra, to na dzisiaj, na razie kończymy. Zombiaki wchodzą po drabinie. Czek, olej, wylog się, ja też muszę lecić, bo zaraz się spóźnię do roboty. Fajnie się grało, mam nadzieję, że zagram wieczorem. Dobra, narty. No siema. No dobra. No tak to się mniej więcej kształtuje. Ja muszę na razie zakończyć. Jeszcze dzisiaj wieczorem wrócimy, trochę pokampimy. Ale to wieczorkiem, jak już mówiłem, niestety. Teraz muszę zająć się czymś innym. Dzisiaj był taki troszeczkę krótszy stream z małym motywem drogi. I było także troszeczkę kampienia, uciekania i mnożenia, rozmnażania. Ach, ten pasiasty, ten cheater i ten niedobry buger. Och, och, och. Dobra, to do zobaczenia gdzieś tak koło 20, 21, może 22. Zobaczymy, gdzieś w tych godzinach. Bardziej możliwa jest godzina 22. O, dzięki wszystkim za uwagę i do następnego zagrania i pa, pa.